Zapraszam cię, sprawdź jakość twojego połączenia. Połączenia pomiędzy uszami a nogami. Dziś jest ten genialny moment, gdy uczniowie Jana usłyszeli o Jezusie i co robią? I poszli za Nim. Oni mieli dobre połączenie między uszami a nogami. To jest niezwykle kluczowe połączenie. Ono decyduje o tym, czy tylko gromadzimy informacje, czy tylko się ekscytujemy jakimiś ważnymi informacjami, czy też stajemy się ludźmi podróży, czy stajemy się wędrowcami podążającymi za światłem, które przychodzi do naszego życia. Czy pozostajemy tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, czy też tymi, którzy idą za usłyszanym słowem.